Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Occupy Mars. Ale, jest już późna pora niby. Ale, nie chciałbym teraz i spać, tylko załóżmy jeszcze hełm. O Jezus, pierwsza w nocy. Może by... dobra. Zrobimy to rano. A zaraz wam powiem co. Może tak... 7.30. Proszę bardzo, elegancko. Bo bardzo dobrze, żeście mi napisali, że tam rośliny, te podpowiedzi a propos roślin, że trzeba przesadzać. Bo ja cały czas w umyśle miałem, żeby je przesadzić, jak one ten pierwszy etap swój przejdą. Ale jakoś tak umknęło mi, że jak na końcu sprawdzałem, to faktycznie ten etap one już miały. Dlatego przejdźmy od razu tutaj. Się fajnie tutaj automatycznie zamyka. No i zobaczcie. Cyk. Bo one mają 50% i one mają jakby maksaż już tutaj więcej. Niestety musimy na razie ręcznie to przesadzać, bo nie mamy tej skrzyneczki. Ale mam nadzieję, że niedługo wbijemy sobie ten poziom. Cyk. Poziom botaniki, że będziemy mogli sobie zrobić skrzyneczkę, a przede wszystkim też tą kuchnię taką do... Syk. Syk. Kuchnię, żeby robić żarełko tych ziemniaków. Syk. Nie wiem, czy tutaj wszystkie się zmieszczą, bo tutaj mamy... Ktoś tam mi napisał, że mamy tak naprawdę 12 kul, a tutaj mamy 16. Tak więc część ziemniaków będzie musiała jeszcze tutaj sobie pobyć. Czyli opłaca się po prostu sadzić do inkubatora, wkładać 12 i tak przestawiać. O kurczę, jak będziemy mieli tą skrzyneczkę do przenoszenia, to praca zupełnie inaczej też będzie wyglądać. Ja to sobie na samouczku przyszedłem to, ze skrzyneczką. I no, to jest luzik wtedy. Ej, czekajcie, tu jest naprawdę tu jest więcej niż 16 chyba. Nie, bo tu jest 20. Tu jest 20. Dobra, tylko teraz musimy to poprzestawiać. Teraz tak, tutaj potrzebujemy wody i prąd. A tu potrzebujemy troszkę mniej wody. Aś, jakbyśmy już tutaj nie mieli tych kartofli, to byśmy mogli. Idą. Zobaczcie, już tutaj 50%, 51%. No, pomalutku idzie to. Inna rzecz, czy ja mam jakieś punkty do rozdania, bo ja jeszcze jak zwykle sobie po nocach tam coś... Właśnie, mechanikę mamy. I chciałbym tak, żeby zrobić sobie ten pojazd terenowy, tylko jeszcze i tak nie mamy mechaniki w odpowiedniej ilości. Mógłbym też detektor sobie... Właśnie, podobno za detektor też się dostaje expa. To może za skanowanie jakby detektorem... Gdzie jest ten detektor? Czego tutaj mam? Chyba nie, chyba ja go odłożyłem, bo stwierdziłem, że on mi na razie nie będzie potrzebny. No to zmieniam zdanie. Teraz będzie mi potrzebny. Tu. I zaraz zobaczymy, jak to działa też. Jak będziemy badać skałki, co w nich jest. Fotowoltaika też muszę zbudować. Ale no właśnie, bo teraz znajdziemy sobie... W łatwiejszy sposób będziemy mogli sobie odnaleźć, gdzie jest amelinium. Chociaż wiem, że też potrzebuję krzemu. Sporo. No. Dobra, mamy to. Nie użyj! Hit pointy tutaj też są takie... Dobra, mamy to.
New item. A gdzie to jest to w ogóle to? Chciałem sobie to użyć na pasek. Ale to mam teraz w łapie. Nie mam w łapie. A, on się tutaj O, dobra, on się zrobił już na pasek. Aha, zamiast tego. Nie chciałem zamiast tego na razie. Bo urządzenie do sadzenia to zasadźmy sobie na razie do lodówki. A niech się mrozi. Cyk. I zobaczmy w takim razie, jak działa nasze nowe sprzęcicho. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiem. A na początku to... Czekajcie. Się naładował. No, energia. Dziękuję. Dalej tutaj ładuj. Cyk. Idziemy po wodę. Nachlejmy się troszkę. Dobra. I zobaczmy, jak w takim razie działa ten skaner. Idziemy skanować skałki. Ta-dam, tu-du-dum. Już się zmęczyłeś bieganiem? Chłopie, kondycha ci siada. Dobra. O! Główny składnik, krzem. Żelazo. O? Aluminium. Ej, ale tu są dużo jest tych składników, to może warto tą skałkę zrąbać. Ruda aluminium. Zastanawiam teraz, bo mi pokazało, że najwięcej jest aluminium, ale też pokazało jakby wszystkie inne. Jakby, w ogóle jak dziwnie od jakiegoś update'u czasami mi przerywa muzykę w tej grze. Tak o, po prostu. Czy to dobrze? Nie wiem. Ale przerywa. Dobra, ej, fajny ten skaner. Bo mogę sobie szybko zbadać, jak czegoś potrzebuję. Ale też widzę, że tak nie do końca jest to pokazane. Wiem, że też krzemu potrzebuję. Oro. A to zaraz zobaczymy. No, na przykład podejdźmy sobie tutaj. Analizę skał. Cyk. Aluminium. Okej. Okay. Żelazo. Aluminium. Tutaj jest dużo aluminium. Czy ta skała też? Jest. Aluminium. Krzem. Mamy tu krzem. Dobra, to ja krzem też potrzebuję. Żeby sobie zrobić przynajmniej trochę tej woltaiki. Cyk. Dobra. I co, i to wszystko z krzemu? Żelazo. Skała bogata w żelazo. Chyba zbadałem już, nie? Też nie do końca. Cyk, aluminium. Aluminium. A nie, to bada jeszcze jakby raz, tylko że już nie daje punktu. Żela, a to już zbadałem. Cyk, aluminium. Cyk, aluminium. Tu jest dużo, strasznie dużo tu jest aluminium.
Tak jak na początku mówiłem, że gdzie ja znajdę aluminium, to... To już wiem gdzie. Kurde, aluminium. Żelazo. Teraz zaczynam doceniać tego, że nie mam gdzie krzemu. No tu żelazo jakieś już rozpierdzielone nawet. Musiałem tutaj już grzebać. No tu jest żelazo. Aluminium. Ja bym potrzebował trochę krzemu. Żelazo. Aluminium. Krzem. O, i tutaj jest dużo tego krzemu, dobra. Skała bogata w krzem. Cyk. Dobra, dawaj mi ziomek krzem. Bo będę potrzebował. Oczywiście do fotowoltaiki. Trzeba by było też zrobić, i to też podpowiedź jest od jednego z was, za co serdecznie dziękuję. Bo w sumie racja, że można zrobić drugi warsztat, który będzie tylko tam ze stołami i tak dalej, gdzie będą podłączone panele. Ze zwykłym transformatorem, nawet nie trzeba baterii. I tam będziemy mieli takie jak stoły, żeby coś, wiecie, wytworzyć. Jakiś może być szafka do tego. Takie, żeby nawet w nocy nie musi to działać. Druga rzecz, możemy właśnie zrobić... O! Ja bym potrzebował zastanowić ze dwa punkty, żeby zrobić sobie... moturek. Znaczy kład taki swój, nie? Tylko taki lepszy, będzie szybszy i będę wtedy mógł popierdzielać. A druga rzecz to właśnie zostawić jeden taki warsztat, gdzie będzie wszystko związane z żywnością. Który musiałby działać, wiecie, 24 na dobę, nie? Wiadomo. I to jest świetny pomysł. I nie wiem, czy ja zaraz się za to nie zabiorę. Jak gdzieś tam wrócimy. Krzem. Fajnie by było też dojść do jakiegoś etapu, kurczę, z łazikami. Wtedy bym całe te skały ładował, byłby spokój. Chociaż z drugiej strony też jakbym już taki łazik miał, to bym mógł sobie na luziku podróżować. Tylko na właśnie, tylko to też muszę sobie rozwijać właśnie hodowanie żywności. Cyk. Aluminium. Czy generalnie to aluminium też by mi się przydało w sumie. A zbierać, żeby już więcej mieć. Cyk. 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 No i żeby zrobić sobie zapas żarcia. Żeby zrobić sobie... Zapas energii to nie wiem, czy to tak. Ale chodzi generalnie o to, żeby mieć jakiś jednak ten zapas wszystkiego. I jak już będę miał ciężki łazik, to wypierdzielić gdzieś. Gdzieś się zastanawiam, czy ja będę w ciężkim łaziku mógł spać. Tam była chyba jakaś kanapa, nie? Pod tymi szafkami, jak się wchodziło. Czy nie? Bo mam nadzieję, że tak. To wtedy no, będę w stanie na pewno na jakieś grubsze wyprawy się wybierać. No, ale to wtedy... wtedy ja se pojadę. Ja se wtedy tak pojadę, jak jeszcze nikt nie widział takiego jeżdżenia. Będziemy zwiedzać. Podobno też gra, z tego co widziałem, bo tam na forum gdzieś się ktoś pytał, jak duża jest mapa. I twórcy odpowiedzieli, że ta mapa nie ma końca. Ona jest, jeżeli jedziecie, teren się cały czas proceduralnie generuje. Wy możecie jechać i jechać i jechać. To jest spoko, bo ktoś może być na przykład stylem nomada. Po prostu
Raz tu, raz tam. Jechać ciągle do przodu. Dziękuję za kolejny punkt. Wykorzystam go godnie. Chyba, że to był w tym, w elektryce. Znaczy, ale to też wykorzystam godnie. Chyba tak, no, jeden punkt w elektryce, jeden w mechanice mam. No, bierz to. Ej, bierz to. Dobra. To. Czy coś jeszcze? Nie. Dobra, sprawdźmy, jak to tam wygląda z tymi punktami. Technologie. Elektryczność. Mamy jeden punkcik. Elektryczność. Aha, dobra, teraz bym musiał tak. To. Ulepszenie małego akumulatora chyba, żeby... To ja to zrobię. Dobrze, to pasuje, bo to jak zrobię ulepszenie małego... Dobra. Cyk. Cyk. Mamy to. Możemy zrobić sobie teraz. Czy możemy? Pokażcie. Aha. No, potrzebujemy jeszcze małą płytkę, to gdzieś mam z kitraną, elektronikę i mały silnik, ale to będziemy chyba mogli sobie wytworzyć. Dobra, wracam do domu w takim razie. O, może tu jeszcze troszkę tego żelaza sobie zabiorę już, jak przy okazji tutaj jestem. To co? Tutaj już część wykopałem. Żelazo. Ale dobra, jak my będziemy mieli teraz kłada, coś mi się wydaje, że my się jeszcze dzisiaj wybierzemy do jaskini. Do tej jaskini, co ja zaznaczyłem na mapie, co tam nie wchodziłem, bo ją zauważyłem, jak po prostu wracaliśmy, nie? A jestem bardzo ciekawy, czy tam coś będziemy mogli znaleźć. Ja, żebym się nie zgubił w tej jaskini. A tam wejdę. I kurde, nie wyjdę. Cyk. Cyk. Dobra. Dawać mi to. Dobra. Wracamy do bazy. Stworzmy sobie te silniki. Silniki i elektronikę. I będziemy mogli popierdzielać. Kładzika sobie zrobimy. Aha, tylko że ja będę mógł też rozebrać przecież tego kłada, który mam teraz. No właśnie, gdzie on jest? Ono tu. Mała popierdółko. Może z niego coś jeszcze wyciumkamy. Przede wszystkim. Dawaj płytkę. I cyk. Zobaczymy, co my z niego odzyskamy. Co? Czekaj. Co tu się właśnie stało? No to chyba nie był najlepszy pomysł. Zepsuty kład. Aha. Że co, że ja, że to nie był, to był chyba głupi pomysł, żeby tego kłada rozbierać. A czy ja mogę go naprawić? Wierzę. Ja wierzę. C-
że ja nie mogę rozebrać tego kłada? Ale głupota! Czemu ja go nie mogę na części rozebrać? I co, jak go teraz naprawię, to on znowu będzie działał? Aha. Dobrze. Nie wnikajmy. No nie, ale to chyba, że czymś innym trzeba rozbierać te kłady. Może jakimś specjalnym narzędziem, czy czymś. Ale właśnie, no ja mi się tutaj kończą żarełka. A co ciekawe, to my w botanice to tam tak te nie za bardzo jeszcze mamy rozwinięte. Jak to wygląda z punktami w botanice? Bo ja muszę sobie zrobić też to urządzenie, które będzie nam robiło żarcie. No. Tu, przetwarzanie żywności niepotrzebne. Chyba, że mogę kartofle jeść. Surowe. Dieta kartoflana. Cyk, cyk. Cyk. Dobrze. Teraz tak. Drukowanie. Silnik mały. O, proszę bardzo. Ile? Nie pamiętam, ile potrzebuję. Z 5 sobie zróbmy. Będę potrzebował elektronikę też. Tej zróbmy z 10. Magazyn drukarki. Tak, cyk. Mała płytka scalona, a mamy jakąś nie, to mamy... Czy tam gdzieś jeszcze mieliśmy małe? Cyk. Ta trochę taka popsuta jest. Jakby nie było. A idźmy sobie ją naprawić. Może dostaniemy też punkty jakieś przy okazji naprawiania. Tylko żeby mi znowu nie ten... Ta płytka gdzieś nie znikła pod stołem. Dobra. Czekajcie. Co ja tutaj potrzebuję? Używaj gorącego powietrza w miejscach, czyli hot air. Gdzie ja mam to używać? O, czekajcie. Tutaj. O. Cyk. Aha. No dobra. Tyk. Okej. Przenieś część. Okej. Użyj lutownicy. O. Tyk. Czy da się jakoś... Obracać też tym? Kółko myszki, zoom. Aha, dobra. Obracanie, obróć płytkę. Aha, w ten sposób, to nie. To był ten w ogóle? Nie, tu jest, dobra. Dobra. Cyk. Dobra, jest. Zrobione. Co tam jeszcze potrzebuję? Tutaj coś. Tu brakuje... A to mogę rutownicą chyba, nie? Zrobić. Jak dobrze pamiętam. O, naprawione. No i elegancko. Jak tam wygląda ten? Ziemniaczki. Dobra, dosyć szybko to idzie. To mi się podoba. Tutaj na razie wszystko jest elegancko zrobione. Dobra, idziemy stworzyć sobie kłada. Teraz chyba troszkę myślę, że jest za głośno Kurczę, jakoś tak nie mogę wyczuć tutaj dźwięków. Efekty są jakby niby za cicho, muzyka jest trochę za głośna, ale jak ją ściszę... Strasznie mi się nie podoba tutaj. Tylko leciutko przemienię i już jakby ta muzyka jest zbyt głośna.
A jak zmienię troszkę w bok, to już w ogóle jej nie słychać. Dobra, cyk. Robimy kładzika. Mamy wszystkie części, proszę bardzo. Mam nadzieję, że on będzie miał od razu naładowane baterie. Ujis. 100%. Właśnie podobno. O, L działa. To też podpowiedź od was. No, widać, że chyba faktycznie jest troszkę szybszy ten kładzik. Co już mi się podoba. Pójdźmy może teraz tak, tutaj. Napijmy się tej wody. Dobrze, dobrze, dobrze. A? Idziemy chyba spać. Jak wygląda skafander? Jest dużo powietrza jeszcze. Ale to też możemy sobie zawsze tutaj zrobić cyk. W ogóle zamknijmy się. Będziemy dzisiaj wcześniej spać i sobie pośpimy długo. Teraz tak. Cyk. Tutaj. O. Nie napełniona w ogóle. Cyk. Już. Napełni butlę. Nie napełniłem tej poprzedniej, którą ściągnąłem. Teraz wymieńmy. Napełnijmy. Dobra. Jest pytanie, czy tę baterię też bym musiał ulepszyć, czy ona już jest ulepszona, bo jak to zdobyłem tego skilla tam, nie pamiętam jak się nazywa. Dobra. To co? Siup do... Powiedzmy 6.50. Serio? Naprawdę to jest tak zrobione, że nie można spać więcej niż 8 godzin? Chyba, że w łóżku będzie można spać więcej. No i 8 godzin od 8? To jest ile? Czwarta. Nawet 3.50 jakoś. No, ej! Jak dłużej? Oszukali mnie! Idziemy spać. Już ostrzeżenie. Jakieś ostrzeżenie były tylko przed czym. Ostrzeżenie. Spóźniony zaczął spać w ciągu tego. A, dobra, to jest takie zwykłe ostrzeżenie. Dobra, to teraz tak. Prześpimy się jeszcze do 7. Chłopie, jeszcze iść na drzemkę. Chyba, że będzie kartofle już do zbierania. Aż się poszukają kartofle. Nie! Na całe szczęście gra mi się zapisała zaraz tuż przed moim fuck upem. Nie da się inaczej nazwać. Uszczelniony helmet, dobra. O, teraz możemy bezpiecznie otworzyć włas do naszej bezpiecznej przystani. Idźmy zobaczyć, jak tam ziemniory nam wyrosły. O, zielone. 96%. Łee, to zaraz będziemy mogli jeść kartofle. Tutaj jakąś świnię tutaj gdzieś wyhodujemy i kurczę, będziemy jak w domu, nie? Podoba mi się to. O. O kurde. Zepsuł mi się panel. Ale ja wiem, jak wybuchł ten kład, próbowałem go rozmontować, to musiał ten.
Musiał zepsuć mi panel słoneczny. Nie, no dobra, trzeba to naprawić. Palnikiem tutaj troszkę. Palnikiem bardzo wolno się naprawiam. Być może jak ulepszymy sobie to jakiś ten kiedyś tam palnik, to może też ulepszymy sobie możliwość naprawy. Będzie szybciej może naprawianko wtedy szło, nie? No na razie to jak widać idzie to jak po grudzie. Ale da się naprawić. O. I elegancko. Naładujmy. Skafander. No. No. Suit recharged. Suit recharged. Cyk, wtyczeka. Idziemy się jeszcze napić. Water refilled. Water refilled. Zjemy sobie jeszcze kartofle w paczce. O. No i teraz to my jesteśmy pany. Szkoda, że tego kłada się jakoś nie da pierdzielić, zezłomować, nie? No ale dobrze. No to tak wymyślili. Tak musi być. Dobra, jedziemy. Nówka sztuka. Kładzik. No nie, dobra, tu jest różnica. Widać tą różnicę w tej prędkości, nie? Nówka sztuka nie śmiga. A jeszcze jakbyśmy sobie zrobili jakiś tutaj ten, bo tam jest taki bagażnik do zrobienia. Żeby coś tam wozić ze sobą. Chociaż w sumie to generalnie na razie mi na przykład nie przeszkadza. Ej, on chyba nawet się tak nie ślizga jak ten pierwszy kład. Nie, no dobra, jest. No moim zdaniem ogromna różnica jest w tym momencie prędkości kłada. Tam ktoś chyba mi pisał w komentarzach. Bardzo fajnie, że właśnie piszecie mi takie ciekawostki w sobie w komentarzach, bo to nawet nie jest opisane. Ale ten kład, którym teraz jedziemy, on jest 30% szybszy niż ten taki znaleziony. No i moim zdaniem jest to odczuwalna różnica. To widać, słychać i czuć. Czy czuć to może nie, bo nic nie czuję. Tam jest ta baza jeszcze, którą trzeba by było kiedyś pójść z piłą i zacząć ją. No teraz jak mamy ten szybszy kład, to ja myślę, że to nawet jesteśmy w stanie. Tak trochę widzę, trochę mi skacze grafika tutaj widzę. Tak więc sorry, że tak nagle poskakiwałem trochę w jedną i w drugą. Przycinki. Ale gra jeszcze nie jest. Dobra. Gdzie było te wejście? Gdzieś tutaj. Tu. Dobra, cyk. Dobra. Tylko żebym później wyszedł z tej flashlight. Ja bym chyba się trzymał, mam nadzieję. Nie wiem, czy tu można coś. Te skały nic nie dają. Ja bym się trzymał prawej strony, żeby później wyjść lewą. O. Mamy punkt do botaniki. A to sobie zaraz rozdam. Jak wyjdziemy stąd gdzieś kiedyś, może po coś. W ogóle, żeby tu nam jakieś obcy nie wyskoczyli. O. To koniec? No nie, to tak nie może być. O, tu coś jest. Dziwnie wyglądająca skałka. Mogę przejść? Halo? Kurde. Czy ja mogę przejść? Czekaj. A mogę to rozwalić? To jest coś twardego. Mi się wydaje, że potrzebujemy coś lepszego, żeby rozwalić te skałki. No nie. Kurde, no coś na pewno musimy mieć, żeby rozwalić te skałki. To jest ewidentnie, nie? I tam była jakaś dziwnie wyglądająca skałka. I to mnie ciekawi też, czy... O kurde. A się tu zaraz zgubię. Jak się zgubię... O.
Czy można tu przejść? Nie do końca chyba. Bożesz w mordę. No to tak świeci tutaj jakoś tak. Na zielono. Co to? Uran. Czy ja jestem bezpieczny tutaj? Chyba nie do końca. O, no właśnie, czekajcie, bo przewód znowu puściłem. Ja w ogóle mogę tą skałkę zabrać. Czekajcie, tu. Nie ten, klawisz tu. Tak. Dobra, spróbujmy w ogóle. Radiation attract. Dobra, czekajcie. Ja mogę. Tam są te jaja jakieś. Znaczy nie wiem, czy to są jaja, to są jakieś dziwne skałki, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. To? Co to? Uran. Też uran? No nie, no ja muszę do tego. A? To jest to? Dobra, czekaj. Ja muszę tu pozbierać. Radiation attracted. Czy jak ja to zniszczę? Mam nadzieję, że tu już nie będzie radiation. Ale szybko, szybko! Mam cię. Mam cię. O kurde, ale tu dalej radiation attracted. To jest... Kurczę, to jest, też jest uran? Czemu ja tego rzucić nie mogę? Wyrzucić, mogę to rzucić? Ja to mogę rozłupać? Nie wiem, co to jest. Ale mamy uran. Co to jest? Dziwnie wyglądająca skałka. Mi to nawet nie wygląda na skałkę. Mi to wygląda na jakieś kurde jajo. A to co to? Można to ten? Nie. Cyk. Weźmy sobie to około jedną. Tylko ja teraz, czy ja teraz wyjdę w ogóle stąd? Czy ja w ogóle będę mógł to zabrać stąd? W sensie, wiecie, na jakiś bagażnik czy coś? Kurde, ja nawet nie wiem, gdzie ja byłem już. Tutaj nie ma nawet wyjścia. To jest miejsce, gdzie ja wchodziłem. Nie, nic nie ma. Ej, daj mi to. Jakieś błędy tutaj występują. W sensie zniesieniem tego jaja. Tu jest wyjście? Czy ja właśnie trafiłem do wyjścia? Halo? O, 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 chyba tak. Albo nie. Albo tak. To to jest to.
Czy ja mogę to położyć sobie na bagażnik? Chyba średnio. Ja bym chciał to sobie zawieźć do celów badawczych, oczywiście. Nie. Bo mi się wydaje, że dopiero będę mógł sobie zabrać, jak będę miał kłada na pakę. Kurde, szkoda. Znalazłem jakieś fajne coś i nie wiem, co to jest. Cholipka. Dobra, ale kurczę, coś... Być może za wcześnie zaglądam do tych... No nie wiem, co to... To mi wygląda jak jajo, chociaż to nazywa się dziwnie wyglądająca... skałka. Dobra, moi mili państwo, chyba sobie skończymy na ten odcineczek. Chociaż czekajcie, cyk. Dobra, z górki jeszcze zjedźmy. Dobra, też się trochę ślizga, ale mniej. No, tak, jest lepsza przyczepność też tego kłada. Też zdarza mu się, też można się poślizgać. Dobra, weźmy sobie, wydajmy też punkt botaniki, bo to jest też nasz taki cel, który nam przyświecał. Ja bym sobie zrobił przetwarzanie żywności. Cyk. Czym zajmiemy się w kolejnym odcinku? Bo zrobimy sobie właśnie przetwarzanie żywności, pozbieramy kartofle, zasadzimy może nowe i będziemy się bawić. Tymczasem dzięki, że byli... Dobra. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało to odkrycie dziwnych jaj. Ja bym sobie zostawił ten znacznik. Kurde, kapi mnie ta jaskinia i te jajka jeszcze. Jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska już niedługo. Dziwnie poskaczemy tutaj. Już niedługo w kolejnym odcinku. Może tą bazę dużą by się przydało zacząć rozbierać. Tak więc, nara.